Teraz. Siemaneczko, ze strony Fikusek, a Zeno dzisiaj z nami. Siema. I dzisiaj w Demonologies, wiadomo, najładniejsza... Najładniejsza? Mapa, najstraszniejsza. Najstraszniejsza mapa. No, najstraszniejsza mapa. Gdzie ty idziesz? Czekaj, jest to szpital psychiatryczny, który nie napawa optymizmem. W sensie tak stwierdziliśmy, że to jest szpital psychiatryczny. To jest mapa z Outlast. Po wyposażeniu. Jo, a secie, pierdolone giry. Generalnie akcja jest taka, że to jest... Ostatnia mapa, jaka jest, w sensie jest, że niby tam jest wkrótce, nie? Coś takiego. No. Ale generalnie to jest niby ostatnia mapa. No i akcja jest taka, że żeby przejść tę mapę, co tak? Znajdź brakujące fragmenty puzzli, rozwiąż puzzle niedaleko i zalatek i włóż brakujący element i dotrzyj do pomieszczenia, gdzie jest marduch, a potem znajdź sposób, by wyegzorcyzmować ducha. I ta mapa się jak składa... To już jest w tym budynku. Z ogromnego szpitala, no. To jest napis, remember us for we two have lived, loved and loved. I tam jest kurde... Duch mówi tylko kiedy się solo. A, masz spirito w ogóle? Tak. I tam jest szopa. Który też no właśnie w tej szopie no. Wziąłem obcinaczki. Już się wziąłeś? Mhm. Czemu tak? No tak one. Okej. Okay. Aha! No, musiałem być fast, bo kurczę... A bo tutaj no... Czas to pieniądz. Dobra, znowu jest obraz, że w którym miejscu już jest obraz, w sensie. Weź, no, jak masz te obcinaczki, chodźmy po ten item, co? Dodatkowy. No. Bo na tej mapie GS się respi jeden taki dodatkowy itemek. W ogóle zapomnieliśmy coś wziąć i nic nie wzięliśmy. Też z własnych itemów. Ale mamy fajny strój. No, zesraj się, stary. Warehouse. Nie, to się idzie tu na górę, chodź. Chodź, dambie, aha. Mówi to chłop, który... Dom. Dobra, otwieraj, no. Co jest itemem? Świeca. No gorzej być nie mogło, nie? Obraz stawać randomowo? Właśnie nie razie. Wiem, stary. Może pomaluję. Klepnąć tam, gdzie... Ale tu tak, żebyśmy widać. Wiedzieli, nie? No ta. Taka standardowa taktyka. Jak, malnie, to malnie. Ale on raczej tylko w swoich pokojach maluje. Ja sobie wezmę tę świecę mimo wszystko. I się rozdzielę z tobą, nie? Nie, jedę na górę, coś jakieś mi... God deigned us a gift. W ogóle graliśmy tą mapę najmniej, więc nie wiem, co się tutaj mogę spodziewać. Czego? No ja wiem wszystko, stary. O! Tego nie wiedziałem. szybko. Okay. Ja pierdolę, co? My się rozdzieliliśmy tak, że jesteśmy u ciebie. No co ty ze mną łazisz? Tak. Nie, ja szedłem schodami na górę. No, i poszedłeś w tę stronę. Że to, jest... Ej, to może być ten pokój chyba. Jakieś lagi mam czasem. To dentysta generalnie chyba urzędował. Widać po pomieszczeniu. O, to może być tu, stary. Tu cię strzela. A ja nie chodzę... Ej, coś znalazłem! Tak? Tarota. Ja się wyjeb, stary. Please. Bez kiedy tutaj ten dentysta urzędował? Office D. Ej, ja te świece zapalę i to zostawię. I wezmę sobie tarota. No i ładnie. Wiadomo, po co. Wiadomo. Ej, zagrać na nim już? Nie, za bardzo. Nie, w sumie bez kitu. Bo... Bym miał pecha, jakbym wyszła pierwsza karta Angel, nie? Cześć to. No. I potem już nie ma Angela, a mógłbym to dobrze wykorzystać. Dobra, nie wiem. Jakiś IMF pewnie nie było, no ani jednak. Nie ma żadnej... I to jest... Ta mapa jest przerąbanie trudna. Bo nie ma żadnej aktywności ducha przez długi czas. W żadnym miejscu nie ma tak, że wam nie spada sanity. W każdym miejscu, nawet na dworze, jak jesteście... O, mam dwójkę ty. I zamknąłem drzwi. Mam to. Dobra. Masz UV-kę? Może. Byś sprawdzić mógł drzwi wtedy. Nie mam, ale mam to. No to postaw. Ale nic nie się. Show me yourself. Dobra, ja idę po itemy, nie? Dobra, idź. Ja tutaj się zadomowię jeszcze z nim. Hello, dude. Subscribe my channel, a z nami YouTube. Thanks for game. Nie, te lagi mnie też irytują czasem. Ja nie mam żadnych lagów właśnie dzisiaj. Ja jeszcze przed odcinkiem, jak miałem te lagi.
To sobie sprawdzałem, czy nie ma Ghostrunnera jeszcze w tle włączone. Sanity po 81, okay. Równiutko. Co, no bo to jest ten pokój. Co? To jest na pewno ten pokój wtedy. Doniczka mi przed ryjem lata, nie? Ja, ale to wiesz, tam jeszcze nic nie jest z tej grze. O, rozmazam duch. O, naprawdę? Jak dawno nie tak. było... I mroźne temperatury. O. Ale wklepało. No. Tylko on mi powiedział, że on nigdy nie umarł. Aha. Więc tak naprawdę nie nawiedza tutaj duch, tylko ten doktor kurwa. Dobra, jak coś to może być Huntu. Jeżeli on wyjebie itemy. On rzuca boksem. Jeżeli wyjebie itemy. Co tu było? Mroźne. I spirit. To ty kurwa, ja pierdolę. A kto kurwa? Gdzie też szłeś z tym? A, ty po samym pokoju chcesz. Cóż się dzieje? Co się dzieje? No, zabieg dentystyczny nie. Stary, o co ci chodzi? Nie widziałeś? To jest tu? Czy nie? Który tu był? No, tu ten. A czemu tam się coś takiego odjebało wtedy? Bo ja pokoje pomyliłem bez kitu, ej. To czemu tam się coś takiego odjebało, ej? Nie wiem właśnie. A to ty z nimi gada. Może dlatego, żebyśmy blisko, co? Są tam roczne, no i dalej są. Ale nie ma tego, no to tu musi być to. Ja weź z drugiej strony. Ej, ty zamknąłeś? Tak. Okej. Okay. No nie ma stary. Dobra. Show me yourself, show kupota, me yourself. Nie? W sensie moim zdaniem to tu już nie będzie, wiesz? A weź zobacz, czego w ogóle trzeba. Huntu. Obraz na płótnie. O, co obraz przynieść? Mylink. Ślady ektoplazmy. No jest w bazie, iść do tego. Ghoul Abaddon jeszcze został. Ghoul. Odciski palców, Abaddon. IMF piątka. Była dwójka, ty mówiłeś, to może piątka by wskoczyła. Ja nawet nie w tym pomieszczeniu, to jest najlepsze, była dwójka, weź. Ej, tego nawet nie doktora Stewarta nawet nie odpaliśmy. Co to jest doktor Stewart? A nie, w sensie biuro jakieś z podpisem doktora Stewarta. No dobrze. To u ciebie słychać. W sensie dobra. Chodzi mi o... w tym roomie ducha, nie? Tam kupiłeś coś pierdolało z ciebie. Nie wiem, ja na dół poszłem. Aha. Bo ty mówisz, że w placówce jest co? Naszej. No jeszcze są ity, czy nie? No, ektoplazma. Czwórka jest. Ektoplazma, odcisk palców, płótno i piątka. No. Musi być. A czwóreczka była. Kurwa, ma 69%. A ja? 77%. Widzisz? Ty z nim gadałeś, nie? A ten gościu, kuźwa... Co? Ghoul. Co? Nie, to nie był ten, co... Nie da się ich na obra... Nie, Gorio to był. No, pojebałem. Zgadanie najbardziej przerażająca mapa. Po prostu jej laga wielkość... Mam. Wielka. A nie, się po prostu zablokowałem. Gdzie ty idziesz? Tam nie ma schodów, stary. A to wiesz tylko ektoplazmy po centrum? Nie wiem. Bo mi się wydaje, że tu... Ostatnio jak byliś... była ektoplazma, to w rumie ducha, nie? O kurwa. Ło. No. Ja bym tu sprawdził, wiesz? Po tym, co tu zobaczyłem. Dwójka cały nie czas. O! Masz ufałkę? Bo bawił się switchem. Pod tobą jest. Nie ma. No co nie, ja to nie będę odciski, on zamykał, drzwi otwierał. W ogóle jak my dotarliśmy do tego pokoju, że to jest ten pokój? Oj. Coś było. Jest to ektoplazma? Czwórka. A obraz mamy? Mamy. Obraz teraz jest. Właśnie się zajebał. Dobra, to idziemy do piwnicy, co? Od razu, nie będziemy na bloki nigdzie. Co? Jo, Huntu to jest. Nie wiem, co on robi. Huntu. Rozmawiając z nim stajesz się większą ofiarą, dobra? Cześć, co to było? Obraz na płótnie. No dlatego SG, znaczy ten, dlatego ci sanity spadło, bo z nim gadałeś. To właśnie o to mi chodziło wtedy. No on tam się już bawi. No. Gdzie jest ta piwnica? Tu? Nie, to było zejście tu. Ale ten jeszcze puzzle z tego trzeba. Ja wiem, gdzie to jest. Ale to trzeba po tym, jak to ułożysz. Wziąć. Ja pamiętam. To było w tą stronę, a nie? Słyszałeś to? Co?
Tam się ktoś nie fajnie bawi. Cie. Jest tu gdzieś lampa, włącz, nie przecież tu było. Ajajaj. Są izolatki, jakbyście chcieli wiedzieć. To jest najfajniejsza izolatka. Ej! Co tu się dzieje? Myślałem, że widzę ektoplazmę, nie mając urządzenia do ektoplazmy, cześć? To była sraka, stary. No. Bo tam się tak światło wybija dziwnie. No, Rafikus się bawi w tą taką zabawę. No chyba wiecie, o co chodzi, on to musi w końcu tak obkręcić, że to wyszło. A tutaj jest taka miteczka. I teraz, jak ktoś chce sobie przeczytać, to to jest... Słyszałeś ten dźwięk? Nie, właśnie teraz nie. Aha, no dobra. Okej. Okay. To są jakieś te... jak działa jakieś urządzenie. Ja za bardzo tego nie kułam, bo to jakieś my czytaliśmy. Obrócono 180 stopni, wzór to 180 stopni, zastrzanego wzoru. Spojebane po prostu. W tych godzinach duch umieścił pułapki pod wszystkimi elementami, pod których będziesz stąpać. Duch zauważył, że to inaczej w sobie zabije. Stawiłem zdjęcie wzoru obok tej notatki, aby ci pomóc. Aha, więc to jest. To jest kuźwa tamta podłoga, on o tym pisze ten Taylor. O tej podłodze tam zabija. Aha. Czyli to nie zabija mechanizm, że tam jakieś kolce czy coś, tylko ten duch ma pułapkę. I jak stajesz na tym, to ten duch cię automatycznie killem, nie? Trochę coś takiego jak SCP, ten co kuźwa mrugacz, nie? Wiesz, że jak tylko zamkniesz oczy, to on ci kark skręca, to tak jak staniesz na podłogę, to on ci od razu jeb. Chyba tak samo, nie? Widzę, że nie ma prawego dolnego rogu. I tam będzie trzeba go zdjąć. On był na dolnym piętrze. Co to kurwa? Co? Jumpscare'a miałem, stary, kurwa, na tym? To robiłem. No. Wow, szkoda, że ja tego nie miałem. Kurde, jak mnie wróciło kamerę, stary, 360 zajebał mnie jakoś. Ten... Nie wiem, rogi mam, ale kurwa nie mogę środka nadrobić. Właśnie widzę. To nie jest proste, jak coś tu się trochę siedzi, dlatego... To atak jest, nie? Nie wiem, czy my tu bezpiecznie jesteśmy, kurwa, czy nie? No a masz inne wyjście, no stąd teraz się lepiej nie wychodzić już, nie? Już trudno. Przejdzie albo nie, tak to wygląda. Jak dobra. Dosłownie tak to wygląda, bo to jest moim zdaniem najdalsze miejsce od miejsca, gdzie jest jego resp. Ewentualność jest taka, żeby krążyć cały czas po schodach dookoła, po prostu robić okrążenie po całym budynku. No ale zanim my stąd wyjdziemy... To trzeba puzzla klepnąć. Aha, no to po ataku jest. Raczej ja. No dobra. Jak ktoś będzie chciał, to sobie wiesz, jakbyśmy chcieli... Co? Nie, też tą notatkę pokazałem. Ty, tu jest w ogóle... Krew do tego pomieszczenia. W ogóle czekaj, bo ty mówisz, że na kimś coś pisze, a u mnie nie. Gdzieś jakiś napis, którego ja nie widzę. Na tych izolatkach. No na tym. No i co to jest napisane? Oj, teraz nie mam. No właśnie. Mówię, raz a na tym masz? Na którym? Tym z tyłu. Nie. No to na tym miałem, dobra. Suzy. A ja tu nic nie mam, widzicie? A na innych na przykład mam. A tu masz w sumie? Na tym mam... Ja mam tylko na dwóch, na tym końcowym tu, Annabelle. Izabella. No i to Izabel, no. No. No to dziwne. To samo. A tamtego mi nie pokaże... No tak. Jak myślisz, jak bardzo jest Sanity zeszło? Ja pierdolę, jumpscare podczas ataku, stary. Wgarniasz to? Jo. Miałeś też? Nie, nie miałeś. Nie. Dobra, bo byś się tak... Ale mi... Ekran mryga chuj. Nie wiem, będzie coś zaatakował, nie? Chodzi o to, że my się... Możemy z nim na schodach spotkać, nie? A ten puzzle jest, kurde... W takim miejscu do pizdy. Jak to jest, stary? On atakuje cały czas. Ci. Chociaż? Koniec chyba. Kurwa, stary! Szybko na lewo. I ewentualnie krążmy dookoła. Tam po prawej jest obraz. Widzę. Mam. Teraz co, idziemy na dół, to dłoży się. Mhm. Kurwa mać.
Wiesz, i wtedy kurwa egzorcyzm. No gorzej jak się z nim spotkamy, kurde, na tym. No ja tylko wiesz, tam nawet nie ma sensu według mnie wchodzić do tego pomieszczenia, bo tam jest prąd, nie działa, nie? Ja bym najpierw wyszedł potem, po tej akcji bym wyszedł i szukał miejsca, gdzie można coś z prądem zrobić, nie? Nie wiem co myślisz. Ale mi jest, kurde... Szydka jakaś. Co to jest? Właśnie nie pamiętam. No i co tam było, bo ty znowu to... Czy ja to wziąłem? Ty to kurwa wziąłeś właśnie. Kurwa. A ty spojrzeliśmy co nigdy. Dobra, trudno. Wypierdalajmy stąd. Ja bym poszedł do tej szopy, zobaczył czy tam nie ma jakiejś opcji prądu. Kurwa. Ja idę w lewo. Moment. No. Ja idę do piwnicy. No dobra. No jest pizza full. Flikeruje światłem. O kurwa, on się czołga. Jak to jest? Nie wiem, bo ja stałem tak na końcu, żeby zobaczyć, aż on wyjdzie z tego z góry, nie? Chyba koniec, co? Czy nie? Nie, nie na pewno. Chyba mnie goni. No nie ma końca, faks. Jest jakby... Widzę go. Gdzie? No. Przy wyjściu, ale zniknął. Dobra, bo mi flikerowało światło, ja jestem na górze, nie? I tam światło, wiesz. Wiem, pod tobą akurat gości był. No właśnie, dlatego ja myślałem, że... Co jest? Czy ja umieram właśnie w tym momencie? No wypierdolajmy stąd, zobaczmy. Jak coś, to jest tryb trudny... Nie no, łatwy. Łatwy. Ale to jest najgorsza mapa po prostu, no musi tak... Ja mam 2%, ty masz 42%. Aha, dlatego są ataki, bo ty masz 2%. Ale ja wstałem, że jakie one są, to i tak mam ataki. Ty masz 0, kurwa. No teraz trzeba... Gdzie jest marduch? A czyli trzeba tam najpierw pójść, żeby to zobaczyć, a potem dopiero, wiesz... Mhm. Potem dopiero się blokuje egzorcyz. Co obaj robimy, czy co? No nie wiem, ja bym chodził we dwóch. Szkoda, że nie mamy... No właśnie, i to jest mój problem, tylko w ogóle podejść do tej shopy, nie? Fajna mapa, fajna gra, dobrze zrobiona. A co? Gdzie on umarł w ogóle, bo ja się zgubiłem już, będę pamiętał. Tam po lewej, na dole. Po lewej, koło kuchni jakby. No w tym, elektro, coś tam. W ogóle jest prąd, pa, świecą lampy się niby, nie? Tylko, że nie wiem, co coś... No ja pierdolę, ta gra jest zjebana, nie? Ja jebie, nie można zrobić normalnie działającego tego. Tylko czego tu może brakować z tej shopy, żeby to wziąć? Chyba, że to się pojawi w tej shopie. Po tym, jak my tam wejdziemy, bo wiesz, my tam jeszcze nie byliśmy, a tam jest... To trzeba zrobić 3 misje, żeby to odblokować, nie? Wiesz co? No, to dawaj i nie tam. Tylko trzeba tam dobrze na podłogę stawać, pamiętaj. Tylko ja muszę, wiesz, pamiętaj, że trzeba... Trzeba umieć robić, jak się robi grę, kuźwa, podłogę na tej grze, nie? Kuźwa mać. Jebane gówno. Nie, no naprawdę, wkurwiałem ci. Tam minę nie mam. Gdzie ty jesteś? No bo chciałem zaraz. Masakra z tą podłogą, naprawdę. Ja pierdzielę, no. Że ja mam 0% przez to, że dwa słowa ze mną powiedzie, no. No, bo ten co lubi gadać. Tutaj też. Teraz pamiętaj, że podłoga trzeba... Dobrze ten, nie? To jest tak. Drugi od lewej. I wtedy tak. Do przodu, prawo, do przodu, prawo, do przodu. Nie brzmi trudno niby. Czyli drugi do przodu. Ja nie żyję. Co jak? Już dobrze zrobiłeś. A otwórz drzwi. Te tu. Te. Jaka? Na makiecie. Jak to się robi? No klikasz E na nie. Na makiecie? Jaka to jest makieta? No tu obok, tak gdzie jest ta kartka, no. Te małe drzwiczki. No ty nie widzisz kartki na stole, kuźwa stary. Stolik. No te. No i otwórz te drzwiczki. No i teraz no spróbuj iść. Najwyżej koniec odcinka będzie. Aha. No wejdź tam, no. Dobra, to ja będę z pozycji ducha, nie? Zawsze możesz użyć kart. Tu masz notatkę, której ja niestety nie pokażę. I tu jest odpala prąd i tutaj zmarł duch. U mnie to niestety nie wygląda tak epicko creepy. Bo już nie żyje niestety, jest wszystko z czarno-bieli.
No tu jest jakieś gówno od prądu. No ja, ale z tym się nie da nic robić, nie żeby coś. No i to nie działa. Nie ma prądu. Ale gówno, nie? Dalej nie wiemy, co trzeba zrobić. Trzeba było te drzwiczki otworzyć. No tego nie wiedzieliśmy, nie? Jesteśmy tutaj drugi raz dosłownie. A tutaj ta kartka, na niej nic nie ma, stary, na stole jest kartka. Myślę, że tutaj utknęła, nie jestem w stanie wrócić, ponieważ ta pieprzona pułapka ciągle się zmienia. Miało być po wszystkim, kiedy tutaj weszłam, ale duch wszystko zniszczył, żeby siebie chronić. Wygląda na to, że duch usunął bezpieczniki oraz poprzecinął przewody, aby odciąć prąd. Dlatego powinnam zabrać dwa bezpieczniki i taśmę elektryczną ze sobą przed wejściem tutaj. Cholera, wszystko było dostępne w szpitalu. Widziałam je. Nie wiem, jak długo tutaj jestem, ile dni już minęło. Miałam dużo czasu na przemyślenia, myśląc o zgonach, które wystąpiły wcześniej. Większość z nich była od skalpela. Myślę, że przedmiotem, do którego duch jest przywiązany, to skalpel. Jestem pewna, że duch mnie zauważył. Gra z moim umysłem, próbuje mnie osłabić. Nie zostało mi wiele czasu, czuję to. Napiszę ci, jeśli mi się uda rozwiązać ten czas na tym papierze. Ktokolwiek tutaj dotrze, może rozwiązać system pułapek i wrócić. Nie będzie tutaj tracić czasu. Znajdź dwa bezpieczniki w szpitalu. Włóż się do skrzynki z bezpiecznikami. Napraw uszkodzone przewody elektryczne przy pomocy taśmy taśmy. Następnie połóż skalpel na krześle, żeby to zakończyć. Na ścianie znajduje się dźwignia. No. Czyli to gówno. Aha. No ale kurde tak. A tak w ogóle. Cztery ity trzeba znaleźć, zajebiście. No wiem, właśnie słyszałem. Ale on tak. Tam nie może chyba wejść, wiesz? Czekaj, to bo tak. I tak to tak, wyglądało, tak. On sobie tam podszedł do ciebie, do tego pokoju nawet nie wszedł i aha, kurwa wyszedł. Co, nie żyjesz? No. A co się stało, że nie żyjesz? Wysiadłeś tam? No. Co się z tego on się zabił w którym miejscu? W jakim pokoju? No, mnie nie zabił. Tylko podłoga. Aha. To jest czasówka, myślisz? Albo ona nie utknęła, wiem. Coś takiego mówiła. Bez kitu, ej, było tak, że ty z... ostatnio było prawie tak samo, tylko na odwrót. Zamiast ciebie byłem ja. Nie wiem, czy pamiętasz, ale my kiedyś jakieś byliśmy tutaj, to też ty wsiadłeś i cię zajebało. A kurde, ja otworzyłem te drzwiczki i wtedy żebym wsiadł, ale nie zwróciłem uwagi na to, że trzeba otworzyć drzwiczki. Przesiadłem, ale jak wracałem, to mnie zabiło. Może to jest czasówka i te drzwiczki się zamykają, stary. Jedna sama się wyśmiała. No ale... Albo jak tam już wejdziesz, to jest pułapka. Bo tym jej liście ona też gadała, że ona tam została umieziona już i dupa i musiała przyjść z bezpiecznikami, nie? Coś takiego było, no, było napisane. Ja nie wiem, czy ja dobrze trasę opracowałem, ale jak na moje... raczej tak. A stanąłeś, od razu cię pierwszy blok zabił, czy kolejne? Nie. W sumie ten nieważne za bardzo. Ale w moich oczach byłem już na trzecim. No ja, ale właśnie cię zabiło. Mnie też jakoś tak zabiło po chwili, że ja siadłem i no, tak zupę. Ale no, mi się wydaje coś takiego. I w tym szpitalu trzeba znaleźć bezpieczniki, wsadzić je do jakiejś skrzynki, z tego co zrozumiałem. Naprawić jakieś kable, które chuj wie gdzie są. I co, potem jakiś skalpel jeszcze znaleźć i go położyć w miejscu, gdzie ona zginęła. I gdzie ona zginęła? Tym na tym krześle, czy od skalpela bez kitu, gdzie jakimś pokoju? Gdzie ona kuźwa... O, gdzie ona zginęła? Bez kitu. Nie wiem, ty nam powiedz. Dywan pies. Kupiłeś w ogóle. O! Kupiłeś coś jeszcze niż ten dywan? Nie. To się dziwnie dzieje. Nie wiem, czy ja ten dywan kupiłem, no. To ciągle jest dywany są. To nie była aktywizacja 38 mega, nie? Jak to zmieniło, to beka, nie? I chyba zoptymalizowali. Nie, nie warto nic zoptymalizowali. Ale mam nadzieję, że wam się podobało. No i zagadka dalej nie rozwiązana. Będziemy ją teraz próbować rozwiązać, także do następnego trzymajcie, cześć, Chaos.